Raczej nie lubiła, jak kobiety śpiewały jej piosenki, ale za to lubiła bardzo, jak panowie śpiewali. Tenory i barytony, to jej się podoba. No i dzisiaj tak będzie. Mamy też obok fajnych, również przystojnych, świetnie śpiewających mężczyzn. Oczywiście pojawił się za moment, a teraz, proszę Państwa, no, rzecz o tyle znamienna, że pojawi się na scenie osoba bardzo młoda, która zdecydowała się zaśpiewać piosenkę, która jak gdyby, no może nie przystoi, bo tak, piosenkę prababci. Proszę Państwa, nie kto inny, ale Emi Maniak w utworze Całuj, Całuj Gorąca. Chciałem zaznaczyć, że Emi Maniak skończyła niedawno 15 lat. I 16, teraz to poprawię. No nie, chodź Emi kochana. I Całuj, Całuj Gorąco zabrzmi naprawdę, proszę Państwa, i ma swojego partnera, który z tancerzem będzie jej towarzyszył. Duże brawa dla tych młodych ludzi. A więc Całuj, Całuj Gorąco i Emi Maniak. Brawo, brawo, kochani! Gorące brawa!
Mareczku, aplastywował czaski. Dla Justina też, dla partnera się należą brawa. I myślę, że ta młoda pora zaskoczyłaby Violettę, bo śpiewająca osoba tańczy, prawda, na scenie. Tak. Jest taka technika, że ten mikrofon i malutki, niewidoczny, daje nam możliwość poruszania się. O, jest coś fajnego. Gorące brawa tej pary, bardzo mi się podoba. Ja będę Państwa nie przyjął.